Dzień dobry, witamy na Was wszystkich w zamkniętym Muzeum Archeologicznym Historycznym. Mimo tego, że jesteśmy zamknięci, jesteśmy dla Was otwarci. Ze mną przed Państwem Karolina Pucka. Jeszcze dodam, Karolina Pucka, autorka wystawy, kuratorka wystawy, na którą Państwa serdecznie zapraszamy już niebawem. Nazwa wystawy to? Stargardzki Starożytności 2.0. I nie przedłużając, zaczynamy. Poczekam na Ciebie, ja otworzę. Niecierpliwie myślę. Bardzo. Ręce się trzęsą. Po raz pierwszy. Czuję zapach. Czuję zapach druków. Słuchajcie. To jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobrze. Nie, szanowni Państwo, uwaga! Proszę bardzo. Są to katalogi do wystawy. Karoliny Puckiej. I chyba jest to najgrubszy katalog, jak do tej pory udało nam się wydać. Otóż to, przecudowny zapach, przecudowny kolor, treściwy. Uwaga, są obrazki. Są obrazki najważniejsze. Tak. Jest dużo do poczytania tych, którzy chcą poczytać i chcą się czegoś dowiedzieć. Katalog jest podzielony na 4 części. Każdy jest zaznaczony szczególną tabelką, z którego dowiedzą się Państwo, o jakim okresie mówimy. I w każdy jeden rozdział zawiera zabytki, które znajdują się na tej wystawie. Czyli zaczynamy od najstarszych zabytków, tych datowanych na schyłkowy paleolit i mezolit. I dalej przechodząc mamy neolit. Tutaj oczywiście wprowadzenie i dowiedzą się Państwo o tym, w jaki sposób ludy neolityczne tutaj się znalazły i jak postępowało rolnictwo na tym terenie. I oczywiście po części tej wprowadzającej dalej mamy już część katalogową i z tych wszystkich, i co powinna powiedzieć na samym początku, że wszystkie zabytki, które są na wystawie, znajdują się w tym katalogu. Na wystawie są tylko skrótowe informacje, czyli skąd, gdzie zostały znalezione, jak są datowane. Za to katalog jest taką bardzo dużą dawką wiedzy o tym, gdzie te zabytki, skąd są te zabytki, jak są datowane, jak one wyglądają i tak ogólnikowo opowiedziane o tych wszystkich kulturach. Więc nic, tylko czytać. A i oczywiście, co jest bardzo ważne, na końcu tego naszego katalogu znajduje się słowniczek, w którym wyjaśniono najważniejsze kwestie i takie najbardziej nurtujące, które zostały poruszone na wystawie i w samym katalogu. Na zachętę jedną mogę przytoczyć taką pozycję ze słowniczka. Siostrak. Rodzaj dużego narzędzia krzemiennego, służący głównie do obróbki drewna. Kształtem przypomina siekierę. Nie widziałem. Także zapraszamy do lektury i zapraszamy na wystawę. Ja ze swojej strony, jako edukator Stargardzkiego Muzeum, pragnę zaprosić już niebawem na zajęcia edukacyjne na wystawie. Będzie się działo. Naprawdę będzie się działo. Będziemy tworzyć, korzystając z węgla. Będziemy odziewać się z skóry. I więcej nie mogę tutaj stracić. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.